przyszłym tygodniu ruszają przygotowania, dokładnie 7 maj. Powiedz, jak planujesz majówkę, jak próbujesz odpocząć, bo od 7 maja już nie będzie taryfy ulgowej, 2 treningi dziennie i trzeba naładować te akumulatory przed nowym sezonem. No, majówkę spędzam w gronie rodzinnym, będę odpoczywał przed przygotowaniami do sezonu. Chcę przepracować to jak najmocniej i przygotować się do nowego sezonu. Wielu zawodników mówi, że ten okres suchy jest najtrudniejszy, że biegacie w upale, rower, park. Pytałem nawet Artura Ślusarczyka, też mówił, że to jest naprawdę mega wysiłek dla was. Jak to wygląda w twojej ocenie? W mojej ocenie, patrząc po mojej posturze, już jest ciężko, prawda? To jeszcze do tego, jak jest upał czy duchota, to jest naprawdę rzeczywiście ciężko. Trzeba, leją się hektolitry potu, prawda? I się traci na kilogramach. Sugerujesz, że chcesz coś rzucić? Chcesz poprawić troszeczkę sylwetkę? To zobaczymy, sylwetka chyba jest dobra. No właśnie, jeżeli chodzi o twoją posturę, no jesteś tutaj ulubieńcem publiczności, bo w wielu spotkaniach, kiedy wyjeżdżasz, kiedy zderzasz się z rywalami, no to po prostu odbijają się od ciebie jak tyczki. To się kibicom podoba. Powiedz, czy ty tutaj jakieś specjalne ćwiczenia na takie zagranie, na rzucanie przeciwnika na bandę trenujesz, bo rzeczywiście wygląda to bardzo efektownie. Nie, nic takiego nie trenuję, po prostu jak się zderzy, to się po prostu odbija i to jest wszystko. Ja staram się grać tak jak najlepiej potrafię i to jest wszystko. Wszystko wychodzi na lodzie z czasem, prawda? Trzeba trenować i wszystko wychodzi przy bandach. Jeszcze takie pytanie odnośnie przyszłego sezonu. Większość zawodników z poprzedniego roku pozostała w klubie, został ten sam sztab szkoleniowy. Czy uważasz, że tutaj to grona zawodników, którzy się znają, którzy no, pracowali w ubiegłym roku, w tym przyszłym sezonie dadzą coś więcej Zagłębiu, dadzą coś więcej temu zespołowi? No ja myślę, że tak, że jesteśmy zgraną drużyną, dobra atmosfera w drużynie, jak to się mówi, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego i to jest u nas cały czas już drugi sezon, jak tu gram, to nic się nie zmienia, z sezonu na sezon jest tak samo.